Dzień dobry, cześć i czołem. Negalokuero z tej strony w kolejnym odcinku Uncharted z edycji oczywiście Thief's Legacy, czy tam Legacy of Thieves. Mamy tutaj środek lasu, dżungli, czy co to jest? Nie no, bardziej bym powiedział dżungla. I mamy porozrzucane takie jakby herby. Przypuszczalnie oczywiście pirackich kapitanów albo pirackich band. Nie ma może jednak tutaj jakichś sekretów? Nie ma. Dobra, poczekaj, ja sobie najpierw zobaczę, co tutaj jest. No, chyba nie ma niczego. Poza oczywiście główną ścieżką. Też nic. Sam, up here. I'm coming. No tutaj, ale najpierw jeszcze... Nie, nie ma, dobra. Czyli trzeba się wspiąć i zeskoczyć na dół. Poza szczurami. A nie szło się po prostu przeczołgać? Sam, this way. Okay. Ale tu jeszcze bym mógł. O. Nathan, this way. Gdzieś przylazłem, nie do końca wiem gdzie. Good to stretch out again. Yeah, you said it. O, coś się świeci i jest to sekret. Brodata butelka z Frehen. Frehen, albo nie wiem jak to się tam w sumie czyta. Dobra, powskakiwałem na górę. Ale tu chyba niczego nie będzie. Pewnie stąd dało się zeskoczyć po prostu na dół. Hey, there's a way out. It's too high, even for a boost. Let's find something to stand on. Niczego nie ma. Pusto. There's a crate. I got an idea. Here we go. Heads up. All right, we're in business. To było ryzykowne. You're gonna want to see this. Ooh la la. What do you see? No houses, wide street. Clearly a commercial district of some kind. Yes, thank you for that, Nathan. Come on. What do you see? You just want to hear me say it, don't you? Really want to hear you say it. All right. Libertalia. Libertalia! The long
lost legendary pirate utopia discovered after 300 years by one Samuel Drake. And his younger, slightly less charming brother who happened to be tagging along for the ride. You know, I always knew you'd make something of yourself one day. Yeah, just so you know, it's not my first lost city. You should just enjoy the moment. So where you want to start? How about that building right over there? Oh, you mean the one with the massive guard tower? Yeah, I say we go see what it was guarding. Works for me. This is... I mean... I'm speechless. Dołączcie do mnie w raju. That's your idea of speechless? God, how long do you think it took them to build this place? Years. Decades, even. Ale fajnie. They keep it a secret all that time. Mieszkać tutaj to normalnie... coś pięknego. This place, I mean, even without the treasure, this is quite the find. Co byś mi powiedział sam? If only Alcazar saw it that way. You just can't let us enjoy this, can you? I'm enjoying it. But we have a goal here, remember? Trust me, I know about the goal. That's all I'm saying. Okay, then. Wiecie, co trzeba robić w takich momentach? Nie tylko cieszyć się tym, co widzimy, ale również szukać skarbów. Tu raczej niczego nie będzie. O, podnosisz notatkę z dziennika. Coś tu było? Nie, chyba nie. Co prawda nie wszędzie da się wejść. Hey Sam, check it out. Blacksmith forge. Making some cutlasses here. Nie aż taka zardzewiała, jak widać. Avast, you dirty dog. Nice. I was doing the... Oh, yeah, no, I know. I was doing the thing. Right. Right. You're a horrible pirate. A gdzie się pojawi... A gdzie się... podziała nasza szabelka? If they did, they didn't do it on this island. Otherwise, word would have gotten out about the place. Good point. No dobra. Niczego więcej tutaj nie znajdziemy w tej kuźni. Sam gdzieś tam do góry patrzę, ale raczej tam chyba nie wejdziemy. Co my tutaj mamy? No w zasadzie nic. Tutaj mamy... Właśnie. Wondering when you turn up. Pomnik Averego. O. No równie dobrze mogłem wejść sobie tutaj po prostu głównymi drzwiami. Tam na razie nie przeskakuję, bo zaraz się to skończy tym, że nie będę się już mógł wrócić, a tam jednak u góry jeszcze trochę rzeczy mi zostało do eksploracji. O, więzienie. Yes, even a pirate utopia needs a place to lock up riffraff. Can you imagine who... I jak na razie już widać, że dwa pominęliśmy. Well, I guess every group has its assholes. Dobra, raczej w więzieniu dwóch skarbów nie znajdziemy. A więc trzeba byłoby się wrócić tam do góry. What's this symbol? I saw a few of them when I was coming to find you. Who's marking these places?
Is that another sigil? No, not that I know of. Maybe invaders? I mean, I'm sure these guys had plenty of enemies out there. That's a good point. O? O, mamy kolejne. Mogolska waza. Czyli jednym słowem jeszcze gdzieś tutaj jeden sekrecik będzie. Hey, look at this. There were families here. Yeah, so where the hell did everyone go? I mean, were they all raptured or something? Właśnie, ciekawe, co ich stąd wypędziło, tak jakby. Hey Sam, check it out. It's like a pirate code of conduct. That the whole point of this place was not having rules. Well, even pirate ships had their own rules. Dobra, pokaż mi, co ty tam wypisałeś. Artykuł 5. Tego, kto opuści Libertalię w czasie wojny, czeka kara śmierci. Czy ci wszyscy handlarze niewolników, mordercy i złodzieje naprawdę przestrzegali tych reguł? Ciekawe. Hey, looks like there's a path or something through there. No, nie da się ukryć. Ale raczej tędy nie przejdziesz, nie? Aż dziwne. Mamy stajnię. Szkielety koni nawet zostały. Mamy też i bar. Polecci, bracie. Looks like we found the local watering hole. Pirates will be pirates. Rough place. Broken tables, broken glasses. Okej, to jest górna część baru. O, lutnia jest nawet. Która się całkiem dobrze uchowała, jak widać. Proszę, zakorkowana, ale nie wiadomo, czy coś tam w środku jest, czy nie ma. To wygląda, jakby dało się... O właśnie. Ale na dach raczej nie wskoczę. Zobaczmy jeszcze drugą stronę. No ale raczej. Z tej strony już niczego nie będzie. Wychodzi na to, że do tamtego momentu zostaje jeszcze jeden sekret gdzieś tutaj do odkrycia. Jeden skarb. Pytanie brzmi gdzie? Skoro nie było go tutaj w knajpie, nie było go gdzieś tutaj w okolicy. W kuźni na przykład. Nie było go też w stajni. Chociaż tu jeszcze coś mamy. O, co to jest?
Oho. Locked, of course. Tutaj to chyba jakaś kaplica była, czy coś tego typu. Ale z drugiej strony jest tak jakby, nie wiem, wejście. W sensie oknem można się dostać, ale nie wiem, czy akurat tutaj jest... Właśnie, jest mur wysoki, więc raczej lipa. No dobra. To możemy lecieć dalej. Tutaj byłem? Byłem chyba. Nie, nie byłem. Albo i byłem. Na górze też? Tak, bo tu były te całe rodziny. Jak to powiedział Nathan. Tu było więzienie, więc niestety gdzieś tam mi umknął jeden przedmiot. This way, follow me. Ooh. Hey Sam, come here. This looks promising. Right behind you. Wow. Czyżby jakaś droga ucieczki na wszelki wypadek? It's like a hideout of some kind. Yeah, but who would they be hiding out from? Themselves? No też brzmi ciekawe. Look at this. Looks like the layout of the commercial district. And boom, there's our treasury right there. See, there's the tower. What were these guys up to? Hmm. Czyżby znaleźli się jacyś tutaj buntownicy, którzy chcieli po prostu ograbić Everego? No, malowana miedziana butelka. I osiągnięcie zaskoczyło za 50 skarbów. Ładnie. W życiu realnym bym to uznał za nieziemski, że tak powiem, nieziemskie osiągnięcie. Natomiast jeśli chodzi o grę, to tak chyba trochę słabo. That's our way out of here. Wow. Ależbym to zrobił teraz. I see some light down below. Holy shit. Hey! I found more of the colony. No i przy okazji żołnierze tam są z tego co widzę. Tamten ziomek jest.
No podejdź tu, bo chcę cię zrzucić. Dobra. O nie. Co my tu mamy? Rewolwera nie chcemy. O! Ej, przesuń się! Sam mnie przyblokował teraz. Ogółem to ja tak gram, bo próbuję sobie zrobić też osiągnięcia pewne, na przykład na zrzucanie składki czy coś tego typu. Dlatego sobie na przykład tutaj poczekam na niego. Widziałem, że parę właśnie tych osiągnięć tam było, natomiast niestety nie udało mi się jakoś specjalnie ich jeszcze zrobić. Dobra, on stoi tak czy raczej. Dobra. Dobra. Gdzie jest kolejny jakiś? O Jezus. To mi bardzo słabo wyszło teraz. O, gdzieś u góry sobie siedzi skubaniutki. Tutaj akurat nie skoczę tam. Musiałbym się tutaj gdzieś powspinać. O, snajpera mamy. Aj. Wyposażony w hełmie nie można tutaj pokonać wręcz. No dobra. Nie da rady go zrzucić na przykład? Hello! Aha, bo to jest strzelba, dobra. Geronimo! O! To było teraz nieźle chaotyczne, ale było warto. Okej. Ciekaw jestem, czy w ogóle jest tu coś do zbierania.
Poza oczywiście amunicją po przeciwniku. No chyba raczej nie. Do góry? Niezbyt. Prędzej bym powiedział, że w dół albo tam. Ale też chyba nie bardzo. Prędzej to ja się zabiję. Do góry tam już nie wskoczę. Tutaj jedyne co mogę zrobić to spaść. To mi wygląda na takie, jakby było trzeba użyć właśnie. Złapiesz się tego? Właśnie tak jak myślałem, że się zabije. Chociaż generalnie nie powinien, ale... No dobra, jak skoczę... A, dobra. Dobra, jednego się pozbyliśmy. Drugiego też. No i teraz możemy zrobić Geronimo. Oh yeah. No tak, bo on ma hełm przecież. Niedobrze. No jak se usiadł, od razu poszedł spać Nathan. Dobra, tutaj idzie ten. Proszę cię, zbliż się. Chociaż jeden albo drugi. Tego też bym chciał zrzucić. Więc sobie poczekam tu na niego. Bardzo dobrze. Ajajaj.
prawda? No jeszcze możemy z tego nawalać. Dobra, to teraz gdzie? Tam pewnie gdzieś. No więc w drogę. Over here. Idziesz sam, czy co robisz? Come on, ready? Ready. Alright. To by nie dał rady jakoś? Nie, chyba nie. Wow. Jest i masyw górski. Careful, it's a long way down. Yeah, I see it. Dobra. Okay. Oh, crap! Whew. What's that first step? It's a doozy. Yeah. Mamy tu coś? O, drabinka. Ladder's busted in the middle. We'll make do. Keep heading up. How you doing back there? How about you? Almost there, Sam. No tutaj jeszcze mogę sobie zeskoczyć na... Nie, nie mogę zeskoczyć na dół. Dobra. Raz kozie śmierć. Ale ogromną mieli tą posiadłość całą. Powiem wam szczerze. Kto by pomyślał? Znaczy posiadłość, całe pirackie miasto tak naprawdę. Trust me and follow my lead, okay? Okej, możemy iść tu, a czy właśnie ty się przeciśniesz tutaj? Oczywiście. Duży dzik z brązu. District now. Not residential though. I think some kind of administration building. Probably. Maybe Libertalia had a zoning committee. Yeah. Maybe they paid taxes. Who knows? Całkiem bogato, całkiem ciekawie. Ale właśnie co tu się stało, że oni opuścili to miejsce? Na dole jest też jakieś przejście z tego co widzę. No way through up here either. No ja tutaj właśnie szukam tych błyskotek akurat. Solidna waza. Taka sobie malutka. Great piles of money. Comes no responsibility. Or restraint apparently. Yeah, well, money can't buy taste. Szabelki. Czyli dobry trop, jednym słowem. Uhuhu.
No nieźle, nieźle. Myślę, że w tym momencie możemy sobie zakończyć ten odcinek. W kolejnym natomiast ruszymy dalej. Co się wydarzy? To się okaże. Jednakże, no niestety już większość gry za nami. W każdym bądź razie, raz jeszcze dziękuję za uwagę i do zobaczyska w kolejnej części.